Cześć, tu Ernest. Przed nami finalna aktualizacja sezonu 8, a w tym filmiku zapoznam was z nowościami, których możemy spodziewać się od tej wtorkowej aktualizacji. Zanim jednak do tego przejdziemy, to Fortnite zapowiedział, że 25 grudnia o 1 w nocy do sklepu zawita Boba Fett z okazji premiery serialu pod tytułem Księga Boby Fetta na Disney+. Na grafice tej kolaboracji widzimy oczywiście Bobę, ale i narzędzie, które może być jego zbierakiem. Po jego prawej siedzi Fennec Shand. Możemy śmiało przyjąć, że ona również zawita do sklepu tego samego dnia. Ponadto, tak samo jak Mando rok temu, Boba również może otrzymać swoją własną miejscówkę. Z wycieków od Hypexa wiemy, że twórcy gry pracują nad nową postacią, która pojawiłaby się na terenie pustynnym. Jednak takiego terenu obecnie nie ma. Pustynia będzie za to na pewno w Księdze Boby Fetta, co sugeruje nam, że ma szansę pojawić się jako postać na pustynnym terenie w nadchodzącym sezonie. Rozdziale. W przyszłym roku na Disney+, pojawi się również serial o Obi-Wanie Kenobim. Hello there. Nie zdziwię się, jeśli zobaczymy go w Fortnite, obok Boby, Kylo Rena i kto wie kogo jeszcze. Po drodze przypominam, że również w grudniu zostanie dodany Spider-Man z jego własną mityczną wyrzutnią pajęczyn, co w zasadzie już potwierdziły najnowsze wycieki. Dalej, teraz przechodzimy do Naruto. To już oficjalne. Naruto wyląduje na wyspie Fortnite 16 listopada. Ogłoszenie tego wydarzenia wstrząsnęło całą społecznością Fortnite. Słuchajcie, zapowiada się na to, że zbije z tronu post o współpracy z Avengers Infinity War, który zdobył ponad 250 tysięcy polubień. Sam zwiastun, który pojawił się na profilach gry, za wiele nie zdradza, ale dzięki Abdulowi Zoldyk z Twittera wiemy, co dokładnie zawita do sklepu w przyszłym tygodniu. Abdul przekazał dalej zdjęcie pracy graficznej tej kolaboracji. Jego wyciek zdradził nam, że Naruto przybędzie do Fortnite wraz z resztą drużyny 7. I wow, ja nie spodziewałem się całej paczki skinów. To na pewno pozytywne zaskoczenie. Nie mogę się doczekać. Naruto, Sasuke, Sakura oraz Kakashi pojawią się w sklepie, a ich zestaw uzupełni duży zwój i Pak-kun, pies Kakashiego, jako sprzęt na plecy. Do tego dochodzi Shuriken Fuma, prawdopodobnie również jako plecak, a ostrza kunai za to możliwe, że wejdą do gry jako zbierak, ale co bardzo fajne, z wycieków od m.in. Hypexa wiemy, że Naruto będzie postacią na wyspie, a dokładniej bossem, który będzie bronił swoje miejscówki mitycznymi, wybuchowymi ostrzami kunai. Mityczne, wybuchowe ostrza kunai będą miały zasięg 300 metrów, a opóźnienie między rzutami będzie wynosiło 1,5 sekundy. Poza tym, że będziemy nimi rzucać i będą wybuchowe, nie znamy szczegółów na temat statystyk tej broni. Ale mimo tego, już zapowiada się na bardzo fajny przedmiot. Mogłyby one działać podobnie do wybuchowych batarangów Batmana z 10 sezonu, które działały zbliżeniowo oraz miały wbudowane nakierowywanie. Więc tak, wiemy, że Naruto będzie bossem, ale mam nadzieję, że otrzyma jeszcze swoją mini miejscówkę, tak jak Aurelia w 6 sezonie. Hypex dodał, że skiny Naruto powinny pojawić się w sklepie o 15 we wtorek, zamiast o 1 w nocy. Wraz z nowym sklepem tego dnia ma zostać aktywowane nowe centrum Naruto w trybie kreatywnym. Będziemy mieli okazję pozwiedzać Fortnite'ową wersję wioski ukrytego liścia, z której pochodzi Naruto. Na jego opasce jest symbol tej wioski. W tle teraz widać przykład takiej mapy Fortnite. Do plików trybu kreatywnego w aktualizacji 18.31 dodano nowe znajdźki zwojów i ramenu, które na 99% są związane z tym wydarzeniem. To mnie prowadzi do wniosku, że we wtorek mogą również wejść nowe wyzwania, które będą polegać na zbieraniu tych monet w nowym centrum trybu kreatywnego. Tak jak wyzwanie Balenciagi, które wysłało nas w poszukiwania par butów. Nie wiadomo jednak, co byłoby nagrodą za takie wyzwanie. Może jakieś graffiti albo ta oto praca graficzna jako ekran wczytywania. Niedawno dodano ją do trybu kreatywnego. Kurczę, zgłodniałem. Ta pizza wygląda przepysznie. Myślę, że na pewno pojawi się też jakaś nowa emotka. Na przykład pieczęcie ręcznych? Po społeczności Fortnite krążą różne pomysły na kozackie style do Naruto. I na razie nic nie wyklucza takiej możliwości. Co do samych skinów, to spodziewam się również, że będą one w kreskówkowym stylu, podobnym do Rika czy innych skinów anime. To jednak nie wszystko, co przybędzie na wyspę z hukiem. Przed końcem sezonu ruszą przynajmniej jeszcze dwa wysiłki wojenne. Jednym z nich będzie głosowanie między Flintnockiem a granatnikiem zbliżeniowym. I tutaj mam pytanie do was, co wybierzecie? Ja zainwestuję we Flintnocka. To jedna z moich ulubionych broni w tej grze. Drugi wysiłek wojenny nie będzie polegał na głosowaniu, a fundowaniu powrotu mechów. JB Szympański z pozostałych części sklei nowe maszyny, które po ufundowaniu będą lądować na wyspie na start meczów, tak jak w 10 sezonie. A aby zapewnić ich powrót, będziemy musieli przekazać w sumie 1 miliard sztabek. To brzmi na dużo. No, to jest bardzo dużo, ale wierzę, że uda nam się tyle uzbierać w niecały tydzień. Mechy otrzymają nowy rupieciowy wygląd oraz kilka nerfów, aby nie były takie OP jak kiedyś. Odskok mechów będzie miał teraz 7-sekundowe opóźnienie, zamiast 5. Obniżone obrażenia tupania i ataków z powietrza, osłona pilota będzie słabsza o 50 punktów wytrzymałości oraz będzie wolniej się odnawiać. Wbudowana emotka za to jest na dzień dzisiejszy nienaruszona.
Niestety wiele emotek ze sklepu i karnetów będzie wyłączonych w mechu. Z wycieków dowiedzieliśmy się, że twórcy gry pracowali nad zmianą głosu dla osób siedzących w mechu na czacie głosowym w grze. Coś podobnego do zmiany głosu z zeszłorocznego Koszmaru Czar. Naruto, nowy mityk, mechy, no ten sezon kończy się z przytupem. Dalej, zmiany na wyspie. FNBR Unreleased na swoim Twitterze poinformował, że po nadchodzącej aktualizacji cała wyspa zostanie skażona przez Królową Sześcianą. Częścią jej planu jeszcze jest postawienie piramidy w centrum wyspy. To będzie ważny element eventu na koniec sezonu. Nie wiadomo jednak, czy te zmiany zajdą od razu, czy na ostatnie dni sezonu 8. Swoją drogą chciałbym wam bardzo podziękować za wsparcie z kodem ERNEST. A oto kilku z moich wspierających. Wracając przy okazji do tematu skinów, to wczoraj niespodziewanie do sklepu weszła Mroczna Feniks. I tutaj taka ciekawostka. Donald Mustard kilka dni temu wstawił na pierwszy rzut oka randomowego posta na Twitterze o swoich ukochanych szarych jeansach. Ustawił te jeansy nawet jako swój baner. Jak się okazało, to była podpowiedź. Szare jeansy, grey jeans, Jean Grey, Dark Phoenix. No to się świetnie odnosi do mojego poprzedniego filmiku. Jego cały profil to jedna wielka podpowiedź. Poza tym w przyszłym tygodniu pojawiły się kolejne nowe zestawy skinów. Dzięki Shinie z Twittera wiemy, że twórcy gry pracują obecnie nad skinami napakowanej Lamy oraz technologicznymi edycjami Wananka, Pumy i Billy numer 8. Znamy już ich wygląd z konceptów, które Epic ujawniło na ostatniej ankiecie z pytaniem o skiny. A fakt, że już gotują się flika gry, sugeruje, że niedługo zostaną dodane. Dalej w temacie skinów to Fortnite przedłużyło wydarzenie Polec Znajomego, w którym można odblokować przeróżne przedmioty i nawet ubiór postaci za granie ze znajomym albo z samym sobą na drugim koncie. Zapisy będą otwarte do 11 stycznia zamiast 17 listopada. A czas na zdobycie wszystkich nagród mamy aż do 16 marca 2022. Nie przegapcie tej okazji. Na koniec przypomnę o jeszcze innych darmowych nagrodach. 20 i 21 listopada odbędą się transmisje rozgrywek finałowych turnieju Grand Royale, na którym gracze z całego świata będą walczyć o nagrody z puli 5 milionów dolarów. Za oglądanie finałów tego turnieju na Twitchu do szafki trafią emotka, graffiti i ekran wczytywania. Dropy będą włączone na wszystkich oficjalnych kanałach Fortnite. Aby jednak te nagrody zostały aktywowane, musicie być zalogowani na Twitchu, a wasze konto Twitch musi być połączone z kontem Epic Games. A jeśli gracie na konsoli, to dodatkowo koniecznie połączcie swoje konto Epic Games z kontem waszej konsoli. Link do oficjalnego poradnika, jak połączyć konta, znajdziecie w opisie. Ile trzeba być na takim live'ie? Polecam wejść na przynajmniej 15 minut. Harmonogram i resztę szczegółów również zostawię w opisie. Ponadto 17 listopada odbędzie się turniej trio dla społeczności Fortnite, w którym do wygrania będzie strój elitarny zwycięzca oraz jego plecak. W regionie Europy skina otrzyma 900 najlepszych trójek z tabeli w tym turnieju. Będziemy mieli 3 godziny na rozegranie 10 meczów z punktacją hojnie wynagradzającą placement. Wymagania są takie jak zwykle. Trzeba mieć cały team, przynajmniej 30 poziom konta i dwuetapowe logowanie. I to na razie tyle z wycieków. Możemy spodziewać się może jeszcze jakiegoś nowego egzotyka, nowych postaci i wyzwań, plików eventowych, albo nowej broni z ubocza, a konkretniej strzelby. Pierwsze wzmianki o strzelbie z ubocza pojawiły się na start sezonu. Hypex zapowiedział, że po tej aktualizacji przekaże nam kilka nowych podpowiedzi. Pewnie coś na temat następnego sezonu. Ale kto wie. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.